Dzisiaj głównym wydarzeniem, które nastąpi, jest podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim, a dotyczy to projektu Łomżyński Park Przemysłowy. Często krytykowany, niesłusznie zresztą, z gruntu niesłusznie, bo myślę, że krytycy nie do końca posiedli wiedzę chyba o idei tego parku, komu ma służyć, czy rzeczywiście będzie rujnował finanse miasta. Otóż nie będzie rujnował finanse miasta. Powstanie pod strefę ekonomicznej, a teraz rozpoczęcie fazy realizacyjnej budowy Parku Przemysłowego Łomża, którego nazywamy pierwszym etapem pewnych działań mających na celu przede wszystkim aktywizowanie ludzi młodych, przede wszystkim stwarzanie nowych szans, gdyż jak Państwo wiecie, wszyscy mieszkańcy Łomży w sposób jednoznaczny akcentują potrzebę zwiększania przedsiębiorczości wśród młodych, stwarzania im nowych możliwości, przede wszystkim też otoczenia biznesu, tak aby ci ludzie, nasi absolwenci, najzdolniejsi absolwenci, ci, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, mieli instytucjonalne możliwości prowadzenia tej działalności ze wsparciem publicznym w ramach środków zewnętrznych i pod opieką instytucji publicznej. Park Przemysłowy Łomża jest właśnie taką instytucją, za pomocą której będziemy transferować tą pomoc publiczną do młodych przedsiębiorców, pozwalając im prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach, przy niskich kosztach, pod opieką osób, które będą prowadzić specjalistyczne usługi na rzecz tych przedsiębiorców. Jest naprawdę wielu młodych ludzi, którzy zaczynają własną działalność gospodarczą. To nie jest takie proste. Trzeba mieć oczywiście dobry pomysł, trzeba trafić w koniunkturę, trzeba mieć jakieś swoje własne pieniądze, ale sami Państwo wiecie, jakie to są nasze realia polskie i tutaj szczególnie we wschodniej Polsce, gdzie ci ludzie tych pieniędzy nie za bardzo aż dużo mają i trzeba wyjść im naprzeciw. I nawet znalezienie lokum dla takiego przedsiębiorcy, który będzie mógł za jakieś niewielkie pieniądze, bądź za darmo nawet, tam funkcjonować, korzystać z infrastruktury, serwerowni, z odpowiednich pomieszczeń. Też będąc pod opieką, dobrze byłoby, żeby tam byli jacyś fachowcy, prawda, którzy ogarną też tych młodych ludzi czy starszych ludzi, którzy działalność gospodarczą prowadzą, po to, aby kiedyś stamtąd wychodzili, oczywiście już zakładali swoje własne firmy, budowali je na terenie właśnie terenów inwestycyjnych, które przecież Łomża przygotowała, które są też w podstrefie suwalskiej ekonomicznej. Zresztą podobnie ma być właśnie w Szczuczynie też. Proszę Państwa, trzy tygodnie temu podpisywaliśmy w Białymstoku umowę w ramach projektu e-zdrowie na oprogramowanie całego systemu e-zdrowia z firmą Komarch. I tam były rozmowy prowadzone na to, aby przedsiębiorca, prezes tej firmy również założył jakiś oddział na terenie województwa podlaskiego. I oczywiście to, co on wskazał, mówi, zainstaluje się w którymś z parków przemysłowych. Prawdopodobnie będzie to pewnie Białystok, ale też nie określił, jakie to będzie miasto, ale od razu wskazał, jaka instytucja. Czyli to też jest taka, jakby można powiedzieć, przynęta dla tych większych przedsiębiorców, których organizujemy tutaj i ściągamy w ramach różnych projektów europejskich po to, żeby też chcieli zakładać swoje przedsiębiorstwa na terenie województwa i ja wierzę, że będzie tak również w naszym mieście. Już nie mówiąc o tym, że jest to też poprawa infrastruktury, wizerunku tych miejsc, prawda? No bo sami Państwo wiedzą, jak to wszystko w tej chwili wygląda. Łomżyński Park Przemysłowy, a naszą ścieżką, i tu zachęcam właśnie krytyków, aby się zainteresowali, poszedł również Ełk, gdzie również realizują taki projekt, gdzie dofinansowanie do parku jest 50% środków unijnych, 50% środki własne. To nas wyróżnia i ta koncepcja, którą żeśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem Piorunkiem, panem dyrektorem Górskim wydyskutowali, otóż wyróżnia nas w ten sposób, że Park Suwalski,
i Park Białostocki, naukowo-technologiczny jeden i drugi, wartości ponad 60, drugi prawie 80 milionów złotych, ma dofinansowanie na poziomie 85% i przez 5 lat nie może ani złotówki mieć zysku. A więc przez 5 lat praktycznie trzeba do tych parków dokładać. Natomiast 50 na 50% daje tę możliwość, że Łomżyński Park Przemysłowy i Ełcki Park Przemysłowy mogą prowadzić komercję od pierwszego dnia swojego istnienia. Że nie ma tutaj tych ograniczeń. 7,5 miliona z środków własnych, 7,5 miliona uzyskaliśmy decyzją zarządu ze środków zewnętrznych. Projekt pod nazwą budowa Parku Przemysłowego Łomża, pierwszy etap, budowa inkubatory przedsiębiorczości. W wskaźnikach jest utworzenie bezpośrednio już 3 miejsca pracy, jeżeli chodzi o sam park, i do 30 podmiotów, które będą tam funkcjonować. Tam rzecz polegać będzie na tym, że inkubowanie tych przedsiębiorstw będzie się odbywać w tym inkubatorze, czyli przez okres maksymalnie 3-4 lata. Jeżeli ktoś chciałby zostać na stałe, wtedy płaci pełne opłaty, pełne stawki skorzystania całej infrastruktury. W związku z powyższym tu będzie następować jakby rotacja. 30 podmiotów to mamy na myśli, no podmioty to są rodziny, to jest całe otoczenie. Również z tego będą korzystać tak samo dostawcy różni. Także tutaj naprawdę to będzie generowało poza tym jeszcze dodatkowe usługi wokół tego całego projektu. Zgodnie ze wskaźnikami w 2016 roku mamy 15 podmiotów. Jeżeli chodzi o beneficjentów parku, przede wszystkim tak jak jest, Państwo otrzymaliście wcześniej informację, chciałbym ją potwierdzić, oferta będzie kierowana do absolwentów, dla młodych przedsiębiorców, które funkcjonują w jakimś krótkim okresie, 2-3 lata na rynku, a także dla podmiotów innowacyjnych, które po prostu prowadzą działalność innowacyjną na rynku, a funkcjonują dłużej. Ta oferta będzie w zależności płynna. Ona będzie oceniana i ustalone zostaną regulaminy z chwilą, gdy już ten inkubator zostanie, tak jak w innych to parkach się odbywa, zostanie oddany już do użytku, tak wcześniej będą już ustalone kryteria naboru, jak również pokażemy, jakie są opłaty. Pierwszym etapem funkcjonowania parku jest inkubator przedsiębiorczości, ale nie zamyka to naszych planów na najbliższe lata, planów, które sprowadzają się do budowy kolejnych elementów otoczenia biznesowego. Mam na myśli centrum logistyczno-produkcyjne, wykorzystanie terenów inwestycyjnych położonych nieopodal w rejonie Żabiej. Chcielibyśmy pójść taką drogą, jaką idą parki przemysłowe w wielu miejscach naszego kraju. To jest drogą budowy pewnej infrastruktury, hal produkcyjnych, hal usługowych, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, ale jest oczywiście to kolejny etap rozwoju. Chcemy, aby park był dojrzałą, nowoczesną instytucją, która jednoczy wysiłki władz samorządowych, jednoczy wysiłki innych instytucji otoczenia biznesu. Kto wie, może będzie wręcz fizycznie taką siedzibą tych instytucji otoczenia biznesu, bo dlaczegoż by nie można było skupić w jednym miejscu zarówno funduszu pożyczkowego, zarówno agencji, która zajmuje się wsparciem przedsiębiorców, jak i właśnie inkubatora przedsiębiorczości. Dlatego, że takie miejsce jak Park Przemysłowy w tym wydaniu, w tym nowoczesnym kształcie, jaki jest planowany i będzie niebawem realizowany, stwarza możliwości prowadzenia tego w sposób niezwykle nowoczesny, gdyż program funkcjonalny przewiduje taki podział obiektu, który mam nadzieję będzie bardzo sprawnie wykorzystywany i przynosił określone efekty. Podam przykład, że będzie centrum przetwarzania danych, będą pomieszczenia informatyczne, pracownia informatyczna multimedialna, pomieszczenia konferencyjne, spotkań biznesowych. Także jak widać,
i kreowane są funkcje, które będą unowocześniały naszą ofertę. Mówię o samorządzie, o władzach Łomży, gdyż Centrum Przetwarzania Danych, obsługa informatyczna, obsługa cyfrowa miasta będzie mogła również być prowadzona za pośrednictwem Parku Przemysłowego, który będzie nowocześnie wyposażony. Dokumentacji technicznej nie było palmy. Palma się pojawiła w momencie, kiedy zapytał, co to jest za drzewko. Tam było drzewko, mała architektura zielona. W związku z powyższym jeden z oferentów, który składał wniosek o budowę, zadał takie pytanie. Pytanie zarząd spółki skierował do projektanta. Projektant odpisał, że może to być projektant, ale nie było to, panie redaktorze, dokumentacji technicznej. Dobrze. Ale słuchajcie, proszę Państwa, jak ja tak czytam i oglądam to, jak i te rozmowy o palmie, no to proszę Państwa, no możemy sprowadzić to wszystko do absurdu rzeczywiście, do palmy, do świerku, do bombek na tej palmie, nie wiem, do czegokolwiek. Czy to jest najważniejsza palma? No chyba, że ona kosztuje 5 milionów złotych, to wiadomo, że to są. Ale jeżeli to są jakieś rzeczy, które tam dekorują ten budynek, no to jaki to jest zbytek? No, chyba ważniejszą jest rzeczą, że projekt otrzymuje dofinansowanie, że wpływają jakieś pieniądze dodatkowe do miasta, że się angażuje. Oczywiście tam ja bym przestrzegał przed tymi wieloma miejscami pracy, które mają świadczyć usługi dla przedsiębiorców, dlatego że to później jest rzecz trudna do utrzymania. Tu trzeba naprawdę bardzo aktywnie i się opierać na jak najmniejszym tym zatrudnieniu. Oczywiście przyjmować jak najwięcej ludzi, niech oni tam funkcjonują, niech oni sobie sami radzą, niech będą też ludzie, którzy im pomagają, ale nie w jakichś potężnych ilościach, bo to później no, może się źle skończyć. Ale już zostawmy to palmy w spokoju.